Biblia Audio. Księga Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieży, także i tłocznie w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie proszę między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię w winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię. Nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakaże spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawo wierności, a oto krzyk grozy. Ewangelia według świętego Mateusza. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plony jemu należne. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom. Takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Czy nigdy nie czytaliście w piśmie: ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła, Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach, dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.